Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Wolfenstein The New Order. I cóż, jak widzicie zaczynamy w tym samym miejscu, co skończyliśmy poprzednio, bo cóż, to nagranie jest nagrywane od razu po poprzednim, tak jak zresztą mówiłem. Mam dzisiaj troszeczkę czasu i mam naprawdę sporą chęć do nagrywania Wolfensteina i progresowania tej gry, bo ile można zabijać smoki w Skyrimie, nie? Od tego też trzeba odpocząć czasami, ale okej. Zobaczmy, co my tu mamy. Rozbity samolot. Rozbity samolot. Prototyp transportera wojskowego. Samolot ten może przewozić do 30 żołnierzy. Do ataku na Baker's Shore zdesperowani alianci wykorzystali niemal wszystkie sprawne samoloty transportowe. Okej. Dowódca 1946. Props Wyatt. Nie lubię cię, Wyatt. Za to Fergusa uwielbiam jak na razie. Ale okej. Tu są, jak widzicie, znajdźki, które staram się wam w miarę pokazywać. No bo co? No bo... O, cześć chłopaki. Fajnie was spotkać. We're trapped up here, Blazkowicz. See if you can remove this beam from your possession. Sir, maybe you can use this to pry it loose. Żeś byś prawie we mnie tym trafił, Wyatt. Normalnie aż mi się chce do ciebie strzelać. Plus, Matko Chrystusowa. Tak jak Fergus ma jeszcze w miarę oczy. Wyatt wygląda jak... jak takie bezduszne zombie. Dobra. Dobra, przesunę tą belkę. Okej. Oczyść drogę. Ej, ale ja chcę... Ale ja naprawdę chcę moją ruchomą wieżyczkę, że tak powiem. I co? Drewniane skrzynki, których nie mogę rozwalić. No, skaczcie chłopaki, skaczcie. Ciekawe, czy z takim obciążeniem dam radę tam przeskoczyć. I co? Ach, ja z tym biegać nie mogę. Cóż za ograniczenie. I to dość fajnie pomyślane. Bo wiecie, w niektórych grach dałoby się przeskoczyć i nagle po tej stronie... Au, dostaliśmy kamieniem w twarz. I nagle po tej stronie by się okazało, że nie mamy tego. Że nie mamy broni przy sobie, co by było troszeczkę głupkowate. Połamałem nogi. Też się zastanawiałem, co to za miejsce, ale wygląda dość upiornie. Który żyga? Wyatt żyga. Czy ja coś mogę tu zrobić? Nie. Krematorium! I się akurat włączyło. Laboratorium trupie i główki znajduje się głęboko we wnętrzu obiektu. To tam generał przeprowadza swoje straszliwe eksperymenty. Wewnątrz znajdują się automatyczne systemy spalania i czyszczenia, które z łatwością usuwają tkanki, organy, krew i inne płyny ustrojowe pozostałe po obiektach badawczych. Wow. Wyatt, jak nas zabiją przez ciebie, to ja cię zamorduję. Zamorduję cię, Wyatt. Fergus. Fergus. O! Dobra, dobrze, że to otworzyłem. Gdzie do cholery może być klucz? Szukam jednego pieprzonego klucza, który jest tu. Uda się nam, czy nam się nie uda? Wiecie co? Właśnie! ale coś mi się wydaje, że za pierwszym razem mi się nie uda tego zrobić. No chyba, że ten fragment jest tak zrobiony, żeby się dało to zrobić. Fergus, ugaś się, chłopie. Nie podoba mi się to. Wow! I możecie, chłopaki, nie strzelać do mnie. Czy ja mogę się spytać, czym to coś było? Do cholery jasnej. Ach, i dlatego miałem jeden ustawiony na strzelanie pojedynczą serią. Ale czy mi się wydaje, że znaleźliśmy? Tak, znaleźliśmy wszystko na tym poziomie, z czego się bardzo cieszę. Jesteś przerażający, wiesz? Jesteś cholernie brzydki i przerażający. Nie zabił nas. To ten plus. Ten plus, że nie zostaliśmy zabici od tak. Ale wydaje mi się, że będziemy porwani. Jesteś brzydalem. Nie jest wymierający, wy przegracie wojnę. No wiem, widzieliśmy się, cześć. Ja? Serio? Tak ci się wydaje? Chyba mnie nie widziałeś w rzeczywistości. Widzisz tylko Blazkowicza, nie widzisz prawdziwego mnie. Aha. Serio nie chciałbyś zobaczyć mnie w prawdziwym życiu. Zresztą gdyby to było prawdziwe życie, to prawdopodobnie... To prawdopodobnie nie dałbym się złapać, bo siedziałbym w domu. Aha. Dobra. Not this one. Somebody broke it already. It's a shame. Czy on jest chory psychicznie? Znaczy inaczej, wiem jedno. Trupia główka nie jest normalny. Jest jednym z tych nazistowskich profesorków, którzy chcą stworzyć żołnierza doskonałego. Which one of these two varieties would best support my research? Co? Mam do ciebie pytanie, czy ty się dobrze czujesz? Którego masz zabić? Mam ja zdecydować. Lubię Fergusa. Sorry, Wyatt. Nie lubiłem cię. Sorry, Wyatt. Nie lubiłem cię od samego początku. Wolę Fergusa. Fergus jest fajniejszy od ciebie. Zatem... Ja? Ja cię mam ocalić? Nie. Nie fajnie. Okej. Okay. To było porypane. Ale nie dziwię się, naziści tacy byli. Robienie eksperymentów na ludziach i w ogóle wszystko co złe. Jakoś ich nie przerażało i tak patrząc wstecz na prawdziwą historię, to takich pojebów jak trupia główka było w historii naprawdę od groma i jeszcze więcej. Szczególnie takich, którzy chcieli stworzyć tak zwanego ubamęż, czyli nadczłowieka. Nowa ścieżka Fergus. Co mi to daje? Co to jest w ogóle? Odblokowujesz ścieżkę Fergusa, zyskujesz dostęp do dodatkowych obszarów dzięki umiejętności dokonywania zwar. Znajdziesz też specjalne ulepszenia energii. Każde ulepszenie zwiększy poziom twojej energii o 10 punktów. Dalej się cieszę, że uratowałem Fergusa, bo tak jak mówiłem, Wyatt nie przemawiał do mnie jako postać. Gdzieś tu był, właśnie. Wyatt studiował stosunki międzynarodowe w Harvard College, ale ku rozpaczy ojca przerwał je, aby wstąpić do armii. Jeden koleś, który jest typowym inteligentem, pcha się na wojnę, żeby, nie wiem, zaszpanować dziewczyną. Więc w ogóle nawet tutaj pisze, ojciec był nim jednak bardzo rozczarowany tym, że wstąpił do armii. Ojciec chciał, żeby był inteligentem, on sam prawdopodobnie chciał, żeby chciał być inteligentem, ale nie zaczęła się wojna, więc zbawmy świat. Tak, tutaj jest nawet... Choć Wyatt jest dość naiwny, zawsze optymistycznie patrzy na życie i stara się naprawiać błędy tego świata. No już nie będzie tego naprawiał, bo niestety, ale nie żyje. Trudno. Więc, że tak powiem, już po Wyattie, trudno się mówi. Pomóż Fergusowi. To rozumiem. Long Live Our Noble King. Tak, i gdybyście się spytali, co śpiewa nasz kochany Fergus, to Fergus śpiewał hymn Wielkiej Brytanii, tylko że w tej drugiej wersji. Co oznacza w drugiej wersji? Ano to, że Brytole są przygotowani na wszystko i w razie gdyby... No, dajesz. Gdyby królowa zginęła i jej miejsce zajął król, albo na odwrót, gdyby król zginął i była królowa, no to w zależności od ich tego co się dzieje. Tak? Wow, to było dość proste. Zobaczymy, co się stanie. Wow! Wydostaliśmy się, ale oberwaliśmy w głowę. Wy chcecie mi powiedzieć, że... Dobra, to był prolog tak naprawdę do gry. Okej, nie pytam się, ale... wow, jeżeli my to przeżyliśmy, to naprawdę my jesteśmy übermensch. Taki, którego rzeczywiście poszukiwała Trzecia Rzesza. Okej, zobaczymy, co się stanie. Machine Games. Przeszły mnie ciary od tego głosu. Obudził się. Zaufaj mi, mamo. Po prostu twoja córka ma tajemniczą moc. Ta twoja córka, ja tam się przy niej wiele nie napracowałam. Tato! Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz przy oknie, w świetle. Okej. No nieźle. Tyle powiem, że to naprawdę było dość głębokie. Ożeż ty w mordę! Unser Befehl lautet nicht, die Betreuer zu töten. Keine Ahnung. Bring sie zu Keller. Nie mam pojęcia, jak już, keine Ahnung. Ej, ja tego tak nie zostawię. Zdychaj! Człowieku! Wow. Zgadzam się. Ratujemy dziewczynę. Człowieku. Ty się prawie, że nie ruszałeś przez długi czas. I kurde się dziwisz, że masz nogi jak z waty. Okej. Jedno muszę powiedzieć. Że miejsce nieznane, data nieznana. Ulepszona wersja pistoletu, model 1946. Okej, mamy bardzo mało amunicji. Znajdź Anię, dobra, J. Znajdź Anię, ale co my tu mamy? Kolekcja. Jest tylko jeden szyfr Enigmy, jeden list, jedno złoto, dwie grafiki i 3 postacie do odblokowania. I ulepszenie energii jedno. Bardzo fajnie to wiedzieć. Takie rzeczy się przydają w grach, żeby wiedzieć. Marki niemieckie. Wow, rozpikselowane jak nie wiem co, ale jednak to marki niemieckie. Nie mogę wyjść przez okno, na serio. Przeskradałbym się po tych wszystkich... Erforschung des Universum. Wow. A ja myślałem, że kible na dworcu są obleśne. Co tu jest? Muster 1952. Notatki. Fajnie to wygląda, ale to jest w cholerę rozpikselowane. To nie do... To znaczy... Z jednej strony może to... Wiecie, może to by się... przyjęło w grze, która rzeczywiście pachnie bycie retro. Wow, zapomniałem, że nie mam wcale pancerza. No, gin. Ktoś jeszcze wzywa tu alarm? 9 metrów, 10. Okej. Mogłem to załatwić jednak bardziej po cichu. O, cześć! Już nie wzywasz alarmu, co? Zmasakrowałem ci twarz. Sorry. Ale i tak byłeś brzydki, więc... wiesz, nie musimy się martwić, że nie wiem, że stać się jakaś krzywda, czy coś. Wow, naprawdę zrobili tutaj rzeź. Rzeź na niewinnych ludziach, bo są to ludzie z zakładu psychiatrycznego. Po prostu najmniej niewinni ludzie, którzy nie dość, że trupia główka najpierw używał ich do swoich... Jak się dowiedzieliśmy z tej krótkiej... no jak ona się nazywa? Z tej krótkiej introdukcji dowiedzieliśmy się, że po prostu wykorzystywał tych ludzi do własnych porypanych celów. Prawdopodobnie jako króliki doświadczalne. No, tu się z tą zgadzam. Strzelanie do ludzi, którzy nie mają się jak obronić. No, to było po prostu ulubiona chyba zabawa na zioli. No i cóż, no, nawet zabili personel. Nie mieliście zabijać personelu. No właśnie widzę, jak kurna nie mieliście zabijać personelu. Aż się we mnie coś przewraca, takiego ludzkiego. Znaczy, czuję się bardziej bardzo ludzki przez to. Niezniszczalne szyby. Może o czymś nie wiem. Byłem tu kiedyś. Serio? Okej. Mamy retrospekcje, które są zupełnie... Jakby to ładnie ująć? Te retrospekcje są bzdurne na chwilę obecną. Bo kąpała nas, fajnie. Higiena dotyczy wszystkich. Po polsku. To się da jakoś otworzyć? Pewnie by się dało, gdybym miał jakąś zdolność, której nie mam. Albo jakiś klucz, albo coś zupełnie innego. Naprawdę żal mi jest tych ludzi, wszystkich tutaj. Bo nie zasłużyli sobie na to. Ale wojna jest okrutna, jak to mawiają. Cholera. No nie fajnie. Ale okej, spróbujmy... przejść dalej. Tu wszystko z tego, co widziałem, zwiedziłem. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko... iść tędy. Czy tutaj... Nie. Czy tamtędy było jakieś zejście? Tu jest zejście. A! O! Dam radę tu wskoczyć? Pytanie moje ze 100 punktów. Da radę tu wskoczyć. Fajnie! Ukryte takie mini lokacje. Czy coś tutaj jest? tłumik do pistoletu. I widać, że któryś z pacjentów próbował się tutaj bronić, ale nie udało mu się. Ale dzięki niemu mamy chociaż tłumik i jakąś tam szczątkową obronę. Tak mi się wydawało, że tu można wejść, ale okej. Teraz, gdzie tu jest zejście? Zejście jest... tutaj? Po drugiej stronie, tak? Tędy można zejść na dół. Schodzenie tak od frontu, bym powiedział, jest raczej samobójstwem na chwilę obecną. Więc może my się prześlizgniemy przez jakieś, wiecie, zakamarki, tak jak robię to właśnie teraz. Przez jakieś składziki inne, bo to chyba brzmi najbardziej logicznie i rozsądnie na chwilę obecną. Nie widzę nikogo, kto byłby do nas wrogo nastawiony. Do góry pewnie się nie da wejść, co? Nie, nie da się. Niewidzialna ściana. Szkoda. W ogóle muzyka na tym poziomie również jest upiorna. Dwururka. Dwulufowa strzelba kaliber 12. Niezwykle skuteczna w walce na bliską odległość. Aha! Czyli wziąłem dwururkę, która przy takim stealth modzie raczej by nas... raczej nam nie pomoże. Tylko sprawi, że będziemy bardziej... łatwiejsi do wykrycia. O, tak to ujmę. Tu się można nieźle skitrać, ale... wiecie co? Nie będę do niego strzelał, bo strzelanie do nazistów jest koniecznością. Szczególnie, że mamy bardzo mało zdrowia. Znaczy inaczej. Szczególnie, że mamy... ja pierdolę, jak to się uda. Nawet mi dobrze idzie strzelanie z biodra w tej grze, co jest dziwne, bo normalnie w strzelankach, jak już w jakieś gram, nie umiem zupełnie strzelać z biodra. Jedyne jak umiem strzelać, to właśnie strzelać w najbardziej naturalny sposób, czyli przez szczerbinkę. To się nazywało szczerbinką. O, już mi się przypomniało. Jak dobrze mieć sklerozę. Zapomina się podstawowych nazw rzeczy. Chociaż wiecie, ja się tam strzelectwem ani niczym z tych rzeczy nie zajmuję. Więc takie nazwy przychodzą mi... z trudnością. Chcę zobaczyć mapę. Czyli tak, tu nie wejdziemy, bo tam jest zabarykadowane. Ale tutaj jak najbardziej uda nam się wejść. I nawet uda nam się otworzyć ten oto sejfik. A co w sejfie? Amunicja i ulepszenie energii. Teraz mamy 110 energii, dobra. Jedno ulepszenie energii. Nie mamy jednej postaci odblokowanej. Nie wiem, kto to może być, ale nie podoba mi się to, że jej jeszcze nie odblokowaliśmy. Plus... tu jest otwarcie. To jest pewne. Ale czy ja tutaj coś jeszcze znajdę? Zobaczmy mapę. Czy wszędzie byłem? Nie, nie byłem w tym pomieszczeniu, które jest tutaj obok. Ale to pomieszczenie jest zamknięte. Nie fajnie. Tutaj jest wejście do góry, którędy nie chciałem schodzić. I chyba dobrze zrobiłem, że nie chciałem schodzić. Ale czy jest tu jeszcze coś, co może mi pomóc w jakiś sposób? Dobra. Czyli tamtędy muszę pójść. Ale jedno mnie niepokoi. Chwila. Tu jest J. Kolekcja. Szyfr Enigmy. Na tym poziomie jest jeden list. I jedno złoto. I nie mam bladego pojęcia, gdzie mogę je znaleźć. Może jeszcze uda mi się je gdzieś znaleźć po drodze. No jak na razie to... Z tego co widzę, to musimy to tak czy tak otworzyć. Da się tutaj zmienić tryb na pojedynczy strzał? Nie da się chyba zmienić na pojedynczy strzał. Trudno. Marnuję niepotrzebną ilość amunicji i przez to obniżam również swoją celność, że tak powiem. Tak, bo jak mam taki włączony tryb, to nie mogę się skupić na strzelaniu. Dobra, coś chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć, czy coś nam się uda tutaj... Tam jest Ania! Wychodzimy. Zgiń, rzesz i przepadnij. O, granat Tesli, dzięki. Halo! Wiem, że tam jesteś. Cześć! Już cię nie ma? O! Serio? Drony? Naziści mają drony. Naziści mają drony. To jest aż nienormalne. Nie straciłem w ogóle życia. To jest ciekawe. Gdzie jest Ania? Halo? Ona leży tam. Nie podoba się też mi to, że nie znalazłem nic na tym poziomie. Ani złota, ani nic z tych rzeczy. Ania leży tam. I... Okej, wiecie co? Ja sobie tutaj pobiegam dookoła, bo może a nuż widać coś znajdę. Chociaż wątpię, żebym coś znalazł. Kurde, to musi gdzieś być w zakładzie. W środku. Pewnie nie będę mógł wejść, co? Zamknięte. Trudno. Dobra, ratujemy w takim razie Anię. W tym samochodzie nic nie ma. Wy też nic nie macie. Może gdzieś będzie leżał jakiś list? Straciłem wszelką nadzieję, że znajdę wszystkie znajdźki w tej grze. Oh well, chyba że ten poziom ma jeszcze jakieś rozwinięcie i... znajdziemy coś po drodze, ale jakoś to szczerze wątpię. Już idę do ciebie, kochana, bo widzę, że się niecierpliwisz i że potrzebujesz mojej pomocy. Tak, Aniu, wyciągnę cię stąd. Pytanie, czy zrobili jej krzywdę? No rozbili jej nos, no... Szmaciarze, nienawidzę ich. Dobra. Mam pytanie, ledwo się obudził z, nie wiem jak to nazwać, śpiączki czy czegoś innego, a już prowadzi samochód, zabija Niemców i ogólnie, i odpływa przy okazji. Wow. Wow. Zabił kolejnego. Nieźle. Papa SS-manie, nie jesteś nam potrzebny. Jesteś żołnierzem? Umiesz walczyć? Kim jesteś? Jestem William J. Blazkowicz, Ranger, Army, USA, USA. I'm sorry, my Polish isn't very good. Are you fit to drive? Where to? Wow, nie wiem ile lat czekałem na to, żeby Blazkowicz powiedział, że powiedział cokolwiek i w miarę takim polskawym językiem, zlatującym z polskiego. I nawet się przyznał, że jego polski nie jest doskonały. Wow, no po prostu jestem w głębokim szoku i bardzo mi się to zarazem podoba. I ciekawe gdzie nas... Znaczy się... Wygląda to tak, jakbyśmy pojechali do jej dziadków albo coś w tym stylu. O. Znaleźliśmy SS-mana, cóż za niespodzianka, taka kinder niespodzianka bym powiedział. No ale zobaczmy dokąd to wszystko zmierza. These Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere. What about the U.S.? The USA. What's the word? Poddacie. Surrender. They surrendered. Because of... Oh. Atom bomb. They surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. Nazi zrzucili na Amerykanów bombę atomową. Super, super. Już lubię to uniwersum. Resistance. Everyone is captured. If they live, the Nazis have them. And who can say where they keep them? Ja też myślę, że ktoś wie w tym pomieszczeniu, gdzie trzymany jest ruch oporu, albo gdzie się znajduje. I będzie to pan nazista z... I będzie to pan nazista z tego wspaniałego... bagażnika, ale cóż. Możecie sobie przeczytać, kim jest pan Keller, urodzony w Strasburgu we Francji, ale niestety muszę przyznać, że nie zdobyliśmy ani szyfru Enigmy, ani nie zdobyliśmy na poprzednim poziomie złota, niczego nie zdobyliśmy na poprzednim poziomie, co niestety sprawia, że troszeczkę tak przygasiło mnie to. Ale okej, powiem tak, w tym odcinku wiem, że trochę się przeciągnął i tak dalej, ale on behalf of... Dobra, zamknij się. Za dużo gada. Co chciałem powiedzieć? Kolekcja... Keller, dobra. Słuchajcie... To by było na tyle w tym odcinku. Troszeczkę się przedłużył, tak jak mówiłem, było tutaj trochę akcji i chyba troszeczkę za bardzo chciałem progresować w poprzednim odcinku i to się na mnie negatywnie odbiło tym, że nie znalazłem ani szyfrów Enigmy, ani listu, ani złota, ani pozostałych rzeczy, ale postaramy się to nadrobić w przyszłości. Ważne, że znalazłem ulepszenie energii, które chyba się nam bardziej przyda niż szyfr Enigmy i inne rzeczy, chociaż szukanie znajdziek jest w miarę fajne. Ale okej, jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie tej serii, piszcie je w komentarzach. Jeżeli zauważycie jakieś błędy występujące w filmie, no to też je zgłaszajcie, bo to może być albo wina mojego renderowania, którego mogłem przez przypadek nie dopilnować, albo cóż, może to być wina YouTube'a, co też czasami się zdarza. Ale tak jak mówiłem, jeżeli chcecie, to oceniajcie, jeżeli nie chcecie, nie oceniajcie. Jeżeli ocenicie, to fajnie by było usłyszeć od was jakiś feedback. Ja na pewno, jeżeli coś napiszecie, to ja na pewno odpowiem na wasze pytania, czy cokolwiek napiszecie. Na pewno spotkacie się z tym, że ja przeczytam każdy wasz komentarz, bo po prostu taki już jest, że ja czytam wasz feedback i zawsze fajnie go usłyszeć. Ale cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!